how the story goes. It happened this way a year ago. Kicking around the east side of town just east. Witajcie, moi kochani, Wlany Poniedziałek. Czy zlali wam dupkę, jak życzyłam wam tego? Słuchajcie, ja wstałam rano. Właściwie to Kai, ja nie wiem, trzeba mu jakoś ten zegarek przestawić, bo jak się budził 6:37, tak teraz mi się budzi 5:15, bo nie wie jeszcze, że mu się czas przestawił. Ja tak spoglądam na dół, bo on siedzi w tym swoim foteliku i go merdam nogą, bo chłopak chce zasnąć, a jakoś nie może zasnąć i sobie jęczy, a już jest pora na jego drzemkę, więc jeżeli będę co jakiś czas spoglądać w dół albo będziecie słyszeć jakieś niepokojące dźwięki, to właśnie dochodzą tu z podłogi. O właśnie! Słuchajcie, wczoraj mi Kajcio dał zjeść ten żurek, ale powiem wam, że żurek był paskudny, a te ziemniaki, co wyrzuciłam, były niedogotowane, na wpół surowe, więc żurek był paskudny, nie polecam żurka z kartonu, już chyba te z torebki są lepsiejsze, tak mi się wydaje. Nieważne, w każdym bądź razie, jak widzicie, humor lepszy, nastrój lepszy, no i co, dzień jest, słuchajcie, piękny, jest słoneczny, jest nawet bardzo słoneczny, spójrzcie. Spójrzcie, jak jest pięknie i słonecznie. Ale, moi drodzy, tak wieje wiatr, że to po prostu jest jakieś nieporozumienie. No jakaś znowu wichura, huragan panuje nad naszą małą wysepką, więc nie sądzę, żebyśmy wystawili nosa. Co prawda Robcio właśnie pobiegł na dwór, bo przyszła po niego koleżanka, więc śmigają sobie na dworku. Dzisiaj w planach mamy robienie lizaków. Robiliście kiedyś lizaki? Ja też nie. Także dziś będziemy z Robciem produkować własne lizaki. No i na obiad Robcio będzie miał bardzo świątecznie chicken curry z ryżem, a ja będę miała to, co wam pokazywałam wczoraj, mięsko mielone. Mięsko mielone, zdziabane z kaszką jaglaną, to sobie doprawię i wrzucę to w paprykę czerwoną, tylko właśnie nie wiem, czy to piec, czy parować, ale spróbuję, chyba sobie sparuję, tak mi się wydaje, że sobie sparuję, bo jak piec, nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, minął mi miesiąc na YouTubie, już miesiąc. Bo zaczęłam, wstrzeliłam się właśnie w wyzwanie vlogmarcowe, więc ciągnę te vlogi i ciągnę cały miesiąc. Przez cały miesiąc jesteście ze mną, przez cały marzec jesteście ze mną. Z dnia na dzień was przybywa, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie raduje to, że jednak jest tam ktoś po tamtej stronie, sobie siedzi i sprawia mu przyjemność spędzenia ze mną kilku minut, 20 plus zawsze, ale no, że sprawia wam przyjemność zaglądanie do mnie. No i miejmy nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać razem. Kajcio zasypia, więc zacznę mówić troszkę ciszej. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Albo wrócę do was, jak go udyndam do końca i odniosę do drugiego pokoju, to do was wrócę i pogadamy chyba. Słuchajcie, co ja mówiłam ostatnio, bo nam, wiecie co, tak czas nam uciekł, żeśmy przygotowywali się do tych lizaków, znaleźliśmy tyle kostki masła w lodówce, na opakowaniu jest napisane, że ma być 60 gram, mam wagę, która niby pokazuje w gramach, ale pokazuje mi, że to masło ma 580 gram, a ma być 60 gram. Lipa, co? Bo ja w ogóle, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju miary, przeliczanie z kilogramów na gramy, na mililitry, na
dekagramy i inne dziwne historie, to muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu masakra. Mi się mój mały mózżek po prostu tego nie pojmuje, nie pojmuje całej tej przeróbki, więc mam z tym problem. Czy, jak myślicie, zagadka dzisiejszego filmu, czy ile to jest półkostki? Jak to masło wyglądało? Tu idzie tak, w sumie jest troszeczkę mniej. Łatwiej by mi było określić, i jeżeli by mi został, załóżmy, to papierek z napisem, ile było gram tego masła na początku. Ale że ta część się gdzieś zagubiła w akcji, więc nie wiem, ile było na początku, więc na tego na pół podzielić nie mogę. Więc cholera wie, ile to ma gram. Moja magiczna waga pokazuje... Już zmieniła zdanie. 366 gram. To nie będzie 60 gram, nie? Dobrze, ja już może nie będę kontynuować tego, bo wyjdę na gorszego debila niż jestem. Oczywiście w kwestii miarowej. Tak, słuchajcie, mija mi miesiąc na YouTubie. Mija mi miesiąc na YouTubie i on mi minął tak, o tak, o tak, dokładnie, jak z bicza strzelił i ja nie wiem, kiedy to się stało, miesiąc czasu. No to samo jak z maluchem, nie? Też przecież rośnie i rośnie, a ja tak naprawdę nie wiem, kiedy to się dzieje. No więc tak, słuchajcie, chciałam Wam, przede wszystkim Wam podziękować za to, że jesteście. Chciałam bardzo Was mocno ucałować i wyściskać i w ogóle, gdyby nie Wy, to pewnie by mnie już tu nie było. Bo zakładając ten kanał najpierw, tak jak już ktoś oglądał wcześniej, to wie, zakładałam go z myślą o prywatnych filmikach, o takich filmach, żeby sobie na pamiątkę zachować, jak ten mój brzdąc rósł, żeby później można było do tego wrócić. Później mnie tak coś podkorciło i zaczęłam publikować te filmy, no i pojawiły się dobre dusze, które dzięki nim przekonałam się, że na YouTubie można znaleźć tyle wspaniałych osób, tu znajduje się tyle wspaniałych dziewczyn, o których ja nie miałam pojęcia, że w ogóle takie istnieją, znaczy, że wspaniałe istnieją, to tak, ale że nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak nawiązywanie kontaktu z obcymi ludźmi, których się tak naprawdę nie widzi, bo Wy mnie widzicie, ja Was nie widzę. Nawiązuje się kontakt, który staje się takim dosyć bliskim kontaktem i wiecie co? Fajnie, bo siedząc w domu, ja się przejmowałam, że siedząc w domu z maluchem na tym macierzyńskim, to dostanę na łeb, że nie będzie do kogo, że tak brzydko powiem, kogo paszczy otworzyć i się bardzo tym przejmowałam, że po prostu no... Ale się okazuje, że nie dość, że mam co robić dzięki Wam, mam z kim pogadać, mam z kim popisać, coraz więcej Was się robi, co mi ogromnie schlebia i słuchajcie, no fajnie, super, oby tak dalej. I dziękuję. Dziękuję, tyle Wam chcę powiedzieć. Dziękuję ślicznie, że wracacie, że chcecie mnie oglądać, że jesteście takie słodkie. No i bardzo, bardzo, bardzo mi z tego powodu miło. Cieszę się niezmiernie. Słuchajcie, święta chyba dobiegają końca, nie? Bo wielkanocne to tylko niedziela i poniedziałek, więc jutro już w końcu rusza cały ten świat. Mam na myśli cały ten świat, bo ja cały czas czekam na tą sprawę z paszportem, bo wysłałam im papiery, oni mi w piątek wysłali papiery, że nie dostali papierów, a ja wysłałam w czwartek, więc jeszcze nie doszły, a już powinny być. Ach, także czekam z tym paszportem. Dwa, czekam na odpowiedź w sprawie tego domu, bo wysłałam do agenta takiego, który tutaj się zajmował, chodził i oglądał to mieszkanie i on jest przedstawicielem w urzędzie miejskim i on miał się ostro wziąć za tego mojego właściciela i wysłałam mu właśnie maila z wózkiem, z prośbą, co tu dalej robić. Ale jedno jest pewne, nie chcę zostać w tym domu, bo ten grzyb po prostu już tak wsiąkł, tak się wżarł, był, wziął w te wszystkie ściany, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Zobaczcie, ja Wam pokażę teraz. Szafka, to jest kuchnia, słuchajcie. Spójrzcie, co tu się dzieje.
Widzicie, co tu się dzieje? Czy wy widzicie? I to nie jest, że on jest taki bezczelnie sobie rośnie. On jest zmyty. Grzybol jest sobie zmyty, tylko że oni tutaj mają taki dziwny zwyczaj malowania tapet. Słuchajcie, tu jest kuchnia cała jest kuchnia wytapetowana, gdzie wiadomo, jak się gotuje i ta para się zbiera, ona wchodzi pod tapetę, więc tapeta mi tak odchodzi. W każdym razie kuchnia jest wytapetowana i jest pomalowana na to farbą. Więc ja myjąc tego grzyba, no to zmyłam go tylko z wierzchu, z tej farby, a on już się tak wżarł i jest tak pod tą tapetą, że tego się nie da zrobić. To jest nic. To jest szafki, co widzieliście. W środku mam kubki. Słuchajcie, kubki są używane codziennie, więc są wyciągane z mywarki i wkładane kilka godzin w tej szafce i one walą. I słuchajcie, ja myłam już i domestosem, i specjalnym odgrzybiaczem te szafki i nic. No dobra, ale mniejsza z moim grzybem, znaczy nie moim, tylko tam upatrzyłam, słuchajcie, piękną chatę, no piękną chatę, ale w huk drogą. Rafał wczoraj jeżdżał, że a kawkę macie? Bo ja się nie zapytałam, czy macie komuś kawę? Kawę zrobić? Ktoś życzy z cukrem? Bez? Z syropem? No, Rafał się opiera co do tej chaty, bo jest duża. Będziemy, jeżeli ją dostaniemy, będziemy za sam czynsz będziemy płacić o 400 funtów więcej miesięcznie. Mówi, że nas na to nie stać, że będziemy głodem przymierać. Ale ja powiedziałam, że to nic, przynajmniej schudnę. Ale że czuję, że ta chata do mnie chce. No tak mi się chata podoba. Dawno mi się tak nie podoba żadna chata. Serio. Ja teraz już jest gdzieś koło 6. Mały już, znaczy mały, duży, w sensie Robert już szamie obiadek. Jeszcze zostałam ja, bo najmniejszy mały też już szamał. I w końcu idę robić te papryki. Idziecie ze mną? Idziecie zobaczyć, co ja tam będę kupować. Słuchajcie, to pierwszy raz nadziewam papryki. Pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia. Widziałam to, mama robiła to w domu kilka razy, ale ja jakoś nie jestem, nie byłam fanem papryki na ciepło. Lubię sobie pochrupać paprykę, ale jak ona jest na ciepło i jest taka miękka i taka, to nie. Ale coś mnie wzięło, że mam ochotę właśnie na taką nadziewaną paprykę. I będę właśnie nadziewać mieloną piersią indyka, właśnie a propos mojego wegetarianizmu i kaszą jaglaną. Tak. Więc zapraszam Was ze mną. Jak będę coś robić nie tak, to krzyczcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie ciasteczka do kawy? Gdzie ciasteczko do kawy? No, no, no. Funny how the story ends. We tried to get along as friends. Guess it wasn't meant to be. No way, no how. Done and from the moment we met. Ever after you and me. On lucky stars we made our bet so happily. I want to be your cup of joe. Your first sip in the morning. You get your garden ritual. Won't be so from within. Whoa, let me be your cup of joe. First sip in the morning. Baby, take me as I am, and through your veins I'll be flowing. I wanna be your cup of joe. First sip in the morning. I wanna keep you warm in the morning. Then I'll keep you up all night. Let me be your cup of joe. First sip. Słuchajcie, jak widziałyście, zostało mi jeszcze pół miski tego farszu mojego, czyli kaszy jaglanej z piersią z indyka, tam przyprawioną. I postanowiłam to włożyć w takie naczynie żaroodporne. Przykryłam, tu widzicie warstwą parmezanu. Na to pokroiłam sobie jednego ziemniaczka w plastry, dosyć cienkie, jakie mi tam się udało.
I posypałam to też przyprawą do pizzy, czyli tam oregano, bazylia, czosnek. I właśnie to zamierzam też zapiec razem z tymi moje papryczki. I zapiekam to z moimi papryczkami, które widzicie tutaj, się pieką powolutku. Nie wiem na ile piec, piekę na 180 stopni i je obserwuję. Tak jak mówiłam, to jest mój eksperyment, pierwszy raz piekę papryki. Więc zobaczymy, w ogóle nie wiem czy ten indyk w środku się zrobi, bo przecież papryki się chyba szybciej robią niż indyk. Kajciu! Także on, dołożę teraz, Kajciu chwilę, dołożę to, żeby się, no aż tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, tu będę miała taką zapiekankę na jutro, a tam papryki, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. No więc słuchajcie, dzień dobiega końca, dzień poniedziałkowy, dzień wielkanocny. Jak widzicie u mnie wielka zmiana z wczorajszego zmęczenia, wyczerpania materiału. Wszystko wróciło do normy. Co prawda grzyb nas dalej zjada, grzyb nas dalej atakuje, ale to nic, damy radę. Mały dzisiaj, jak widzieliście pewnie raz tak, raz siak, czyli zależy. Raz mu było dobrze, raz mu było niedobrze, a nas wszystkim idzie zapanować. Także wszystko dobrze, zaraz zobaczymy te moje papryki, bo się właśnie gotują. Jest przed 8 jakoś, bo właśnie starałam się małego przeciągnąć, żeby poszedł mi znowu spać o 8, żeby jakoś się ten jego czas teraz uregulował. Także słuchajcie, ja wyciągam papryki. Słuchajcie, wyglądają one tak sobie średnio. Zobaczcie, zdjęłam te czapeczki z nich, bo chciałam, żeby ten indyk na pewno w środku się zrobił, żeby nie był surowy. Ale powiem Wam, że potem już podkręciłam temperaturę, poszłam kąpać małego i zobaczcie, one mi się trochę tak tutaj z jednej strony przyfajczyły, ale to nic. Zobaczmy, jak ten środek wygląda. Jest takie ubite w sumie jak na pulpety. Szczerze mówiąc, szału nie ma. Macie jakiś fajny przepis na takie nadziewane papryki? Może to mięso powinno być wcześniej zrobione, żeby ono się tylko podgrzało z tymi paprykami. Bo jak jest surowe, to ono się chyba dłużej robi niż taka papryka, nie? W sumie nie jest złe, ale będzie to smakuje po prostu jak taki pulpet w środku. Zobaczymy, wezmę to na talerzyk i pokroję sobie z papryką, może będzie dobra. Słuchajcie, druga potrawa wygląda tak, wyciągam ją właśnie prosto z pieca. Tylko sobie to odstawię, żeby mi było wygodniej Wam pokazać, bo tak krzywo złapałam. Zobaczcie. Żeby się nie poparzyć, zaraz wywalę wszystko na siebie. I ziemniaki też właśnie, jak podkręciłam tą temperaturę z góry, się trochę przyjarały. Czy one się zrobiły? Takie wyglądają mi na surowe jeszcze. Dziwne. Jeszcze twarde. I chrupie. Jak chips, no to tak przypomnę, ale z tej strony? Jak frytka. Oj, cool. Zrobiły mi się frytki, a jak je tak poobracam, chyba się zrobiły. A tu pod spodem, jeden wielki pulpet z parmezanem, a gorące, na wierzchu. Szału to ja dzisiaj nie zrobiłam, co? Dupy nie urwało. No trudno. Jeżeli macie jakiś fajny przepis na nadziewaną paprykę, bo mnie coś tak nosi, coś bym tak chciała właśnie taką zapiekaną paprykę zrobić. Także jeżeli macie już taki sprawdzony, bo w necie, wiecie, w necie jest 1500 przepisów, ale jeżeli macie taki już naprawdę sprawdzony, to dajcie mi znać na dole, chętnie spróbuję. No i dobra, słuchajcie, ja będę uciekać jeść. Na dzisiaj będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że święta były udane. Co niektórzy jutro muszą wracać do pracy. Bardzo Wam współczuję, naprawdę.
Jeszcze raz bardzo chciałam Wam podziękować za ten wspólnie spędzony miesiąc. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, że nie uciekniecie ode mnie, że Was nie zanudzę. Kot. Słyszycie? Dlaczego on to zawsze robi, jak nagrywam? No dlaczego? Happy! No to w każdym bądź razie, co ja mówiłam, aha, że bardzo Wam wszystkim dziękuję, naprawdę bardzo. Ja, to nie jest żadny taki, wiecie, pic na wodę fotomontaż, żadna taka sztuczna obłuda. Po prostu jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że mogę Was gościć na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że spędzacie ze mną razem czas i oby tak dalej, oby nam się razem miło, że tak powiem, żyło. I jeszcze może na temat moich takich właśnie obserwacji miesiąca na YouTubie. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, ja nigdy wcześniej nie byłam jakimś takim fanem YouTuba. Nigdy nigdy nie oglądałam tych wszystkich dziewczyn, teraz zaczęłam oglądać. No i tak jak mówiłam już wcześniej, jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, że są naprawdę fajne dziewczyny, można fajne dziewczyny znaleźć. Oczywiście są też takie mniej fajne, no ale my nie o nich dzisiaj. Też spotkałam się z czymś takim, że na przykład bardzo fajną dziewczynę hejterzy, hejterki, nie wiem jak to nazwać, osoby, które przyczepiały się tak naprawdę niczego albo czegoś niezwiązanego z filmem, czegoś niezwiązanego z tematem, tylko po to, żeby komuś dosolić. Przykre to jest. Przykre to jest i tak właśnie jak ostatnio oglądałam u jednej z dziewczyn, ona powiedziała, że ona się tym nie będzie przejmować i nie będzie usuwać tych komentarzy, niech sobie ulżą te osoby. Słuchajcie, ja na przykład mam inne zdanie na ten temat. Tak jak u siebie w domu nie pozwolę nikogo mnie obrażać, tak samo nie pozwolę nikogo mnie obrażać tutaj na tym kanale. To jest mój kanał, ja to robię dla ludzi, którzy tego chcą, którzy mają z tego przyjemność i jeżeli znajdą się osoby, którym to nie odpowiada i nie są na tyle inteligentne, żeby sobie po prostu stąd wyjść i zamknąć za sobą drzwi i zaczną wypisywać bzdury typu, że mam za małe oczy, za duże oczy, za mały nos, za duży nos, nie wiem, nie taki kolor, czy brzydko się ubieram, czy źle gotuję, czy źle się dzieckiem zajmuję, czyli po prostu jakieś takie rzeczy w ogóle niezwiązane z funkcją tego kanału. Także możecie być pewne, tak Wy, którzy się szykujecie, żeby na przykład coś takiego napisać, że te osoby po prostu, ja będę usuwać te komentarze, no bo to jest moje miejsce, to jest taki mój azyl takiego oderwania się od tego mojego świata mamy. To jest taki mój azyl, gdzie przychodzę do Was, spędzam z Wami czas, o coś Wam opowiadam, staram się, żeby było Wam miło, żeby było mi miło, staram się, żeby te filmy jakoś wyglądały, poświęcam czas. Jeżeli przyjdzie taka jakaś menda i napisze na przykład, masz krzywy nos, no to chwila, ale to co z tego? No mam, no znaczy no nie mam. Chyba. No nic mi o tym nie wiadomo, mam. Nic mi o tym nie wiadomo, ale no dobra, nawet jeżeli miała, no to no sorry, no to mam. No to Bozia mi taki dała, czy tam, nie wiem, ktoś mnie walnął i coś się takiego stało. No i co z tego? A co to ma do rzeczy? Prawda? Znaczy takie jest moje zdanie. Są dziewczyny, które na przykład zostawiają to i wdają się w dyskusję, czy komentują to głośno. Nie podoba się komuś, proszę wyjść, zamknąć ze sobą drzwi z drugiej strony i tyle. I to by było na ten temat. A kolejnym punktem jest to, że można naprawdę znaleźć przesympatyczne dziewczyny. A w ogóle śmieszne jest to, że znalazłam, właściwie to ona chyba bardziej mnie znalazła, jedną dziewczynę, Natalie Style. Słuchajcie, ona mieszka ode mnie rzut beretem, naprawdę 20 minut samochodem, czego się nie spodziewałam. Bardzo sympatyczna dziewczyna. No, proszę, jak blisko. Może znajdę jeszcze jakieś takie blisko dziewczyny. Może nie, może znajdę dziewczyny zupełnie z innego końca świata, gdzie będzie fajnie powymieniać się doświadczeniami i powiem Wam, że podoba mi się ten kontakt, podoba mi się to, że możemy razem spędzać czas, widzieć się, słyszeć, komentować, rozmawiać i nie jest, i jest przyjemnie, bo tak naprawdę, słuchajcie, połowy z Was, połowy, ba, żadnej z Was bym
w moim życiu nigdy nie spotkała. Każda z Was jest gdzieś tam usiana, rozsiana, każda z Was gdzieś tam prowadzi swoje życie, które jest tak zupełnie różne od mojego i przypuszczam, że nawet jeżeli byśmy się minęły na ulicy, to byśmy się nie zauważyły, czy nie miały ze sobą żadnego kontaktu, a dzięki właśnie temu YouTube'owi, dzięki temu, że ja tutaj stoję i do Was rozmawiam, to jakiś mamy ze sobą kontakt. I fajnie jest tak poznać ludzi zupełnie z innej części świata, z innej strony. Także ja jestem zadowolona, że wystąpiłam, że zebrałam się, że opuściłam te swoje bezpieczne schronienie, swoją strefę komfortu i wyszłam publicznie do Was. Cieszę się z tego właśnie, bo dzięki temu poznałam bardzo fajne osoby. No i mówię, to jest dopiero miesiąc, także bardzo Wam wszystkim dziękuję, jestem tu dla Was i jestem tu przez Was i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Także łapki do góry, buziaczek dla Was, trzymajcie się cieplutko i miłego dzionka. Bądź nocki, ale raczej dzionka, bo ja wstawiam w nocy. Dobrze, trzymajcie się kochani bardzo serdecznie. 100 buziaków. Uwielbiam Was wszystkich i do zobaczenia we jutrzejszym blogu. W jutrzejszym blogu. Vlogu? Boże, co się dzisiaj ze mną dzieje? No, w każdym razie, ba. Pa. Ba. Co to jest ba? Pa. Albo baj.